Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zarówno wśród tradycyjnych katolików, jak i wśród zupełnie współczesnych. Zabobon kwitnie. Zapraszam. Gloria Mania Patri, comparsit gloria nator, spiritui. Czymże jest zabobon? Tym mianem określamy przywiązywanie, przypisywanie do jakiejś rzeczywistości, do jakiegoś zjawiska, jakiejś mocy, przyczynowości, której dana rzecz, dane zjawisko nie posiada. No, typowy czarny kot, który przechodzi przez drogę, zasadniczo czarny kot nie posiada takich właściwości, takiej przyczynowości w sobie, żeby w ten sposób prowokować lub oznaczać, symbolizować jakieś nadchodzące nieszczęście. Zwykle to słowo zabobon jest kojarzone z czymś jednak trochę z pogranicza jakiejś takiej magii, trochę takiego bałwochwalstwa. No bo skoro przypisujemy czemuś jakąś właściwość, jakąś władzę, której ta rzecz nie posiada, to często to faktycznie będzie miało jakiś związek z czymś przynajmniej jakby magicznym, jakby okultystycznym. Ale niekoniecznie tak musi być. Ja tutaj używam tego słowa, można powiedzieć, że w takim szerokim sensie i mam na myśli jakiekolwiek przypisywanie jakimś rzeczom, zjawiskom, wydarzeniom wagi, której te rzeczy nie posiadają. Uważam, że jest to przynajmniej podobnie poważna sprawa, jak w przypadku już takich zjawisk ściśle magicznych, a też bardzo często oczywiście się przeplatające i faktycznie wpada to zdecydowanie pod wspólny mianownik. Zilustruję to przykładem wziętym z liturgii. W ostatnią, drugą niedzielę Adwentu czytaliśmy bardzo ciekawy fragment Ewangelii, w którym święty apostoł, Jan Chrzciciel przysyła uczniów do Pana Jezusa z pytaniem, czy to Ty jesteś tym, na którego czekamy, czy innego mamy oczekiwać. I Pan Jezus mówi, przekażcie Janowi to, co widzicie. Chromi odzyskują, chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony, kto nie zgorszy się na mnie, kto nie zgorszy się ze mnie, chyba tak to było przetłumaczone w naszym mszaliku. O co chodzi? Dlaczego? Jaki to ma związek z zabobonem? Skąd w ogóle wzięło się to, że Jan wysyła tych uczniów? Przecież on sam przy chrzcie Pana Jezusa w Jordanie doświadczył tego Bożego objawienia, które wskazywało na to, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Odpowiedź jest dosyć prosta. Jest to spójne z tym, co Jan przekazuje w prologu swojej Ewangelii. Tam Jan rozpoczyna swoje spojrzenie od Trójcy Przenajświętszej. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. I w tej największej mistyce nagle pojawia się Jan Chrzciciel. Ale przyszedł też Jan Chrzciciel. Nie był on światłością, ale był posłany, żeby dać świadectwo o światłości. Skąd tam nagle ten Jan Chrzciciel? Dlaczego on się tam pojawił? Otóż w Ewangelii według świętego Jana bardzo często podkreślana jest właśnie służebna funkcja Jana Chrzciciela. Dlaczego? Dlatego, że było wielu spośród uczniów Jana Chrzciciela, którzy nie poszli za Panem Jezusem i później też oni mieli swoich własnych uczniów, którzy uważali, że to Jan Chrzciciel jest Mesjaszem, a nie Pan nasz Jezus Chrystus. I najprawdopodobniej, żeby temu zapobiec, Jan wysyła tych swoich uczniów, żeby oni poszli do Pana Jezusa, żeby oni zobaczyli Jego cuda, te znaki wiarygodności, żeby oni się przekonali, że to On jest Mesjaszem. Zaraz zobaczymy, jaki to ma związek z zabobonem. Bo dlaczego ci uczniowie Jana Chrzciciela, niektórzy z nich, dlaczego nie chcieli? Dlaczego woleli raczej Jana Chrzciciela niż Pana Jezusa? Odpowiedź daje nam sam Pan Jezus. Najprawdopodobniejszą odpowiedź daje nam Pan Jezus, przepraszam. Mianowicie, Pan Jezus mówi o współczesnych mu Izraelitach. Przyszedł Jan, nie jadł i nie pił i mówią, oto zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije i oto nazywają go grzesznikiem, żarłokiem i pijakiem, przyjacielem grzeszników.
Jaki to ma związek? Ano taki, że widzimy tutaj, sam Pan Jezus pokazuje nam dużą różnicę pomiędzy Nim a Janem Chrzcicielem. Jan Chrzciciel faktycznie przychodzi jak taki starotestamentalny prorok. To jest taki hardliner, jeśli możemy tak powiedzieć. Niezwykle umartwiony, niezwykle bezpośredni, też rzucający w twarz cały czas bardzo mocne wyrzuty, taki niezłomny, właśnie taki prawdziwy rygorysta, można by powiedzieć. Natomiast Pan nasz Jezus Chrystus za swoim własnym świadectwem tak się nie zachowywał. Potrafił, jak widzieliśmy przy wyrzuceniu przekupniów ze świątyni, potrafi faktycznie czasem się rozgniewać i zadziałać bardzo gwałtownie, ale to są raczej wyjątki. Jednak bardziej opisują go te słowa Pisma Świętego, które mówią, że tego tlącego się knota on nie dogasi i nadłamanej trzciny nie złamie, tylko właśnie przejdzie w tej cichości serca, gdy jeden raz Syn Boży mówi, uczcie się ode mnie, to mówi, uczcie się ode mnie, ja jestem bowiem cichy i pokornego serca. On mógłby po tym uczcie się ode mnie powiedzieć dosłownie wszystko. Nie mówi dosłownie wszystkiego, tylko mówi właśnie to, bo jestem cichy i pokornego serca. A więc Pan Jezus bez wątpienia dla części uczniów Pana Jezusa mógł być zbyt miękki, mógł być zbyt łagodny. Nie był takim hardlinerem, takim rygorystą jak Jan Chrzciciel. No dobrze, ale dlaczego ja mówię o tym w kontekście zabobonów? No bo to jest właśnie przykład. Tacy uczniowie Jana Chrzciciela są doskonałym przykładem przywiązywania do czegoś nieodpowiedniej wagi, przypisywania czemuś takiej wagi, jakiej dana rzeczywistość jednak nie posiada. To trzeba sobie wyobrazić, tak? Jak bardzo ci ludzie byli blisko i jak bardzo daleko jednocześnie. Byli uczniami Jana Chrzciciela, tego, który miał przygotować na przyjście Izraelitów, na przyjście Pana Jezusa, miał być tym ostatnim z cyklu tych przygotowujących w linii tych wszystkich wielkich proroków, miał już wskazać palcem i powiedzieć, oto Baranek Boży. Tak i ci ludzie byli jego uczniami i będąc tak blisko, jednocześnie ulegli złudzeniu. Dlaczego? Dlatego, że mieli swój własny plan, mieli swoją własną wizję, dlatego, że coś innego uważali za istotne niż to, co naprawdę było istotne. Dlatego, że właśnie ulegli jakiemuś zabobonowi. Uznali, że ten rygoryzm Jana Chrzciciela jest kluczowy, że to jest najważniejsze, że to jest tak ważne, tak potrzebne, tak konieczne. Już można sobie wyobrazić łatwo takie argumenty, że przecież tutaj właśnie potrzeba tu przyłożyć siekierę do korzeni, potrzeba tych mocnych słów, że potrzeba tych gwałtownych działań, a Pan Jezus tak nie robi. To nie jest wystarczająco gwałtowne, to nie jest wystarczająco mocne. Ten pokój pozwala się prowadzić na śmierć, jak ten baranek, który nie odzywa się, prowadzony na śmierć. Inaczej niż Jan Chrzciciel, który tam dumnie staje wobec Heroda już jako więzień cały czas robi mu wyrzuty. Cały czas, ty jesteś taki, nie wolno ci tego robić i to. Inaczej, gdy Pan Jezus staje przed Herodem, Pan Jezus już milczy. To jest inne podejście. Być może Jan Chrzciciel już wszystko powiedział, ale też Pan Jezus ma na perspektywę zupełnie inną. Jan Chrzciciel właśnie jest gwałtownikiem, jest tym głosem wołającym na pustyni, ma wołać na pustyni. Pan Jezus jest mądrością, słowem przedwiecznym. On wie, czego dusza potrzebuje. Jeśli widzi, że ta dusza już nie zostanie nawrócona tym słowem, to woli nie tracić tych słów. Jest to bardziej doniosłe milczenie Pana Jezusa, jest bardziej doniosłe, w pewnym sensie też bardziej przerażające, ale zasadniczo oczywiście bardziej doniosłe niż wyrzuty Jana Chrzciciela, pomimo tego, że te są również dobre. Ale to jest właśnie to, jakby to trzeba umieć rozpoznać. Ci uczniowie Jana Chrzciciela przegapili to, co najważniejsze, bo skupili się na czymś, co było drugorzędne. I to mam na myśli jako taki właśnie zabobon w szerszym znaczeniu tego słowa, oczywiście, ale jednak w szerszym znaczeniu możemy tak to rozumieć jako przywiązywanie wagi, nieodpowiedniej wagi, nieodpowiednio dużej wagi do spraw, które są drugorzędne i uważam, że historia Jana Chrzciciela, tych jego uczniów, którzy nie chcieli pójść za Panem Jezusem, najprawdopodobniej właśnie dlatego, że Jan Chrzciciel nie jadł i nie pił i nazywano go opętanym, ale dla części to jednak było wielkie, a Pan Jezus przyszedł, je i pije i oto żarłok i pijak przyjaciel grzeszników. Nie był wystarczająco stanowczy dla części uczniów. W ich oczach pewne rzeczy były ważniejsze niż to, co sam Bóg zdecydował, że trzeba zrobić.
To jest coś, czego naprawdę musimy się strzec. To jest coś, co już wielokrotnie widziałam w mojej pracy duszpasterskiej. Ludzi, którzy odchodzili od katolickiej wiary, przynajmniej w pewnym sensie tego słowa, dlatego że właśnie stworzyli sobie swoją własną wizję tego, co jest naprawdę istotne. Nie było dla nich istotne to, co jest przekazane w Bożym objawieniu jako pierwszorzędne. Nie te rzeczy były najważniejsze, tylko pomimo że deklarowali, że są. Ale jednak w praktyce coś innego. Coś innego, czy to w kwestii wiary, czy niekoniecznie, było tak kluczowe, tak ważne, że nie dało się tego przeskoczyć. I na pewno, skoro Kościół jakoś niewystarczająco według nich właśnie mówił o czymś, podkreślał coś, to znaczy, że na pewno Kościół nie ma racji. I tutaj oczywiście kryzys Kościoła daje wiele okazji do tego, żeby się jakoś w takiej sytuacji tym kryzysem zasłaniać. Może podam jeszcze jeden przykład, powiedzmy taki współczesny z życia Kościoła, teraz z czasu kryzysu, bo myślę, że wiele zjawisk w kryzysie Kościoła również można opisać właśnie w ten sposób. To znaczy, ludzie zamiast przyjąć Pana Jezusa takim, jakim On jest, zgorszyli się Nim. Wprawdzie mówią o Panu Jezusie, ale jednak tak naprawdę zgorszyli się Jego nauką. Co to znaczy zgorszyć się? Tak? To znaczy, że widzę coś i w obliczu tego, o nie, jestem niezadowolony. Czuję, że to jest coś niewłaściwego. Odbieram tego coś niewłaściwego. I oczywiście, że może się to zdarzyć, gdy patrzymy na coś naprawdę złego, to faktycznie może nas gorszyć. Odbieram to jako coś bardzo złego, tak? Potępiam to gdzieś tam wewnętrznie. Oczywiście zgorszenie może też oznaczać poprowadzenie kogoś do czegoś złego, na przykład przez zły przykład. I to jest trochę to samo. To znaczy widzimy, że pokrywa się to w pewnym sensie. Widzę, że ktoś robi coś złego, tak? Jestem tym zgorszony, przerażony. Z czasem widzę, że nie ma to złych konsekwencji i w jakiś sposób mnie to również prowadzi do czegoś złego, ale czasami może być to tylko ten pierwszy aspekt, tak, widzę coś złego i jak w jakiś sposób właśnie gorszy mnie to, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jak widzimy, skoro Pan Jezus sam mówi, błogosławiony, kto się na mnie nie zgorszy, kto się ze mnie nie zgorszy, to jest tak dziwnie przetłumaczone, natomiast nie wiem, jak w języku współcześnie należałoby to powiedzieć, bo podejrzewam, że to jest forma trochę archaiczna, kto się mną nie zgorszy, moim działaniem nie zgorszy. W każdym razie, pozostajmy przy tym tłumaczeniu, nie pamiętam, jakie ono jest, to, które czytałem na mszy świętej w tą niedzielę. Kto się ze mnie nie zgorszy. Skoro można się zgorszyć Panem Jezusem, który jest mądrością Bożą, który jest Synem Bożym, który jest nieskończony i nieskończenie dobry, to znaczy, że można się też zgorszyć rzeczami, które nie są złe, ale dlatego my je postrzegamy błędnie jako złe, jako niewłaściwe i można się w czymś takim również zgorszyć. Uczniowie Jana Chrzciciela mogli uważać, że Pan Jezus jest za mało rygorystyczny. Faryzeusze mogli uważać, że jest z kolei za mało dyplomatyczny wobec Rzymian i wobec nich samych, wobec władzy w Izraelu. I pewnie, gdyby Pan Jezus był właśnie bardziej takim politykiem niż Mesjaszem, to pewnie by z faryzeuszami się dogadał. Pewnie by, znaczy na pewno Pan Jezus by potrafił, gdyby chciał, ale nie byłoby to po prostu dobra, ale takiego Mesjasza by zaakceptowali, takiego Mesjasza politycznego, który by tutaj zakombinował, tutaj coś zrobił. Najważniejsze oczywiście, żeby ich pozycji w żaden sposób nie zagrażał, ale na pewno właśnie mieli jakąś swoją własną wizję Mesjasza, który mógłby przyjść i który właśnie doprowadziłby ich przede wszystkim do władzy i wpływów, ale być może właśnie też w ich mniemaniu jednocześnie cały Izrael doprowadził do pewnego uniezależnienia się od Rzymu, ale właśnie taką drogą dyplomatyczną. Ale to powiedzmy na marginesie. W każdym razie każdy tam mógł mieć jakieś swoje własne oczekiwania wobec Mesjasza, mógł chcieć trochę innego Mesjasza. I oczywiście to się nie zmieniło. I obiecany przykład ze współczesnego kryzysu Kościoła to jest dokładnie to samo. To znaczy ludzkość, hierarchia Kościoła tworzy sobie swoją własną wizję Mesjasza, bo ten, który jest, im nie pasuje. Nie pasuje im to, że Pan nasz Jezus Chrystus zostawił nam środki, które prowadzą do zbawienia, z których mamy obowiązek skorzystać, które każdy człowiek ma obowiązek rozpoznać i z nich korzystać. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jakoś Pan Jezus nie powiedział, idźcie i mówcie wszystkim,
żeby byli dobrymi ludźmi. Idźcie i mówcie wszystkim, że wszystkie religie są dobre. Idźcie, mówcie wszystkim, że trzeba czcić Pachamamę i być dobrym muzułmaninem i być dobrym hindusem. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest przecież najbardziej ofensywne kazanie, jakie można powiedzieć, najbardziej ofensywne przykazanie, jakie można powiedzieć. Idźcie i nawracajcie. Przecież to jest to, co tutaj zostaje powiedziane. Ale dzisiejsza hierarchia ma inne plany. Ona chce innego Mesjasza. Dlatego wybiera sobie, tak jak święty Tomasz mówi, gdy definiuje herezję. Mówi, co to jest herezja? Herezja to jest wybór. W jakim sensie wybór? Mam jakieś Boże objawienie, wybieram sobie ten punkt, ten i ten, bo te mi pasują, a reszta oj tam, nie jest to aż takie ważne. Z punktu widzenia takiej ścisłej herezji modernizmu, to oczywiście jest w ogóle w pełni uprawnione, bo tam tak czy siak chodzi o to, co pasuje moim uczuciom religijnym, ale większość hierarchii pewnie nie jest takimi, powiedzmy, nie są modernistami w takim najściślejszym znaczeniu tego słowa, w pierwszym znaczeniu tej herezji, to znaczy nie są prawdziwymi modernistami, są takimi postmodernistami, gdzie ta herezja jest już rozwodniona i wiele z niej płynie w ich krwiobiegu, ale jednak nie jest to ta herezja w czystej formie, że oni nie sądzę, żeby któryś z biskupów faktycznie uważał, że religia jest tylko i wyłącznie tworem uczuć religijnych. Być może któryś tak uważa. Ja bym nie wychodził z takiego założenia. Myślę, że oni jako tako wierzą jeszcze w jakieś Boże objawienie, że jednak ten przekaz Pana Jezusa jest w jakiś sposób wyjątkowy. Ale znowu, jak to dociągnąć do końca, to ostatecznie wyjdzie z tego modernizm. Bo jeśli są skłonni do tego, żeby nie nawracać, żeby lekceważyć słowa Pana Jezusa na rzecz naszych własnych wyobrażeń, jak to będzie lepiej, na przykład właśnie jeśli chodzi o nawracanie kogokolwiek, tak, czy Żydów, pogan, muzułmanów, to we współczesnym nauczaniu i przede wszystkim praktyce Kościoła tych rzeczy nie ma. Jak się celebruje Dzień Islamu, to nie można jednocześnie mówić, że mamy nawracać muzułmanów. Jak się celebruje Dzień Judaizmu, to nie można powiedzieć, że mamy Żydów nawracać, że to jest nasz obowiązek, misjonarski obowiązek, aby nawracać tych, którzy Pana Jezusa jeszcze nie znają. W każdym razie taki właśnie zabobon praktykuje współczesna hierarchia Kościoła. Stworzyła sobie swojego własnego Pana Jezusa, którego naucza i głosi. Takiego Pana Jezusa w duchu właśnie WHO i ONZ-u, to znaczy takiego Pana Jezusa dbającego o ekologię i Pana Jezusa dbającego o to, żeby wszystkim było dobrze, żeby mieli dobre samopoczucie. Może spójrzmy na papieża Franciszka, tak? To jest, bo jednak różnice są duże pomiędzy papieżem Franciszkiem a większością polskiego episkopatu. Natomiast no, u papieża Franciszka to jest bardzo wyraźnie widoczne. Tak, to jest inny Pan Jezus. To jest taki Pan Jezus synodalny. To znaczy taki, który prezentował jakąś tam naukę, ale to była właśnie taka nauka na poziomie właśnie idźcie między ludzi i bądźcie dla nich dobrzy i nie oceniajcie nikogo i głoście. W sumie nawet nie wiem, co papież uważa, że Pan Jezus kazał głosić. Uważa, że kazał głosić, żeby nie popełniano grzechów ekologicznych i żeby wyjść na peryferia. No bo, no nie wiem, no najwyraźniej coś w tym stylu według papieża Franciszka Pan Jezus kazał głosić, a przynajmniej wynika to w jakiś sposób z Ewangelii. Nie wiem naprawdę, jak to może wynikać, biorąc pod uwagę wszystko to, co Pan Jezus tak naprawdę powiedział. W każdym razie chodzi o to, że znowu jest to forma takiego zabobonu, to znaczy przywiązuje się jakimś rzeczom, tutaj akurat na przykład właśnie zagadnieniom ekologicznym, przywiązuje się jakąś taką wagę, że właśnie mówi się o grzechach ekologicznych, że przywiązuje się taką wagę, że papież uważa, że warto o takich rzeczach pisać w swoich dokumentach, że warto o takich rzeczach mówić w swoich oficjalnych wypowiedziach, a nie warto nawracać niewierzących, a nie warto przypominać o tym, że Pan nasz Jezus Chrystus ustanowił sakramenty po to, żeby nas do zbawienia prowadzić, a nie warto przypominać o tym, co Pan Jezus nam przekazał jako tą prawdę objawioną
Czyli nie warto przypominać o dogmatach, wskazywać, co one oznaczają. Nie warto potępiać błędy, które sprzeciwiają się tym dogmatom. Najwyraźniej, zgodnie z przekonaniem współczesnej hierarchii, nie warto. Warto zajmować się czymś innym. Niezależnie od tego, czy to jest papież Franciszek, czy polski episkopat, zajmują się czymś innym. Zajmują się nie tym pierwszym, podstawowym, zasadniczym przykazaniem Pana Jezusa. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzczący w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oczywiście zawsze w takiej sytuacji da się znaleźć pewne argumenty wskazujące, że to jest ważne. Na przykład właśnie w nawiązaniu do papieża Franciszka można powiedzieć, a przecież pierwsze przykazanie to jest przykazanie miłości, a więc skoro mamy się miłować, no to nie powinniśmy nikogo krzywdzić i nie powinniśmy nikogo obrażać, tylko powinniśmy zająć się tymi, którzy najbardziej naszej opieki potrzebują. Wszystko prawdziwe, tylko że prawda to właśnie, prawda to nie wybór. Nie wybieramy sobie jakichś elementów, tylko bierzemy pod uwagę całość. Tak, pierwsze przykazanie to przykazanie miłości, ale właśnie to idźcie, nauczajcie wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest podstawowym wyrazem tej miłości. Wyciągnięcie z błędu, który może doprowadzić do wiecznego potępienia, jest podstawowym wyrazem miłości. Jeśli ktoś trwa w błędzie, który sprawia, że on myli się co do tego, jaki jest nasz cel, jakie środki do niego prowadzą, to trzeba go za wszelką cenę z tego błędu wyciągnąć. I tu dochodzimy do takiego bardzo ważnego punktu, to znaczy do właśnie uporządkowania tego, co jest ważne, w jakiej kolejności są rzeczy ważne, a co jest rzeczą drugorzędną. I myślę, że tutaj naprawdę dochodzimy do czegoś, z czym już wszyscy mamy problem, bo do tej pory jednak bardziej najeżdżałem w cudzysłowie, w tym materiale na posoborową hierarchię, która stworzyła sobie jakiś tam obraz Pana Jezusa, który nie jest tym obrazem, który Kościół prezentował przez 20 wieków. Ale jednak teraz przejdę do tych również tradycyjnych zabobonów, bo oczywiście, że bardziej tradycyjni katolicy również mają tendencję, żeby tworzyć sobie swój własny obraz Pana Jezusa. Wszyscy mamy takie tendencje, wszyscy mamy, jesteśmy zagrożeni taką pokusą do stworzenia sobie takich naszych własnych bożków, to znaczy czegoś, co będzie dla nas tak bardzo istotne i zawsze znajdziemy właśnie jakieś wyjaśnienie w nauce Pana Jezusa, czy w zdrowym rozsądku, dlaczego to jest tak hiper istotne. I chodzi o to, żeby umieć takie rzeczy rozpoznać i żeby umieć być katolikiem, żeby umieć poddać się pod katolickie nauczanie i zostawić te nasze takie koniki, tak? To, co jest takie super, hiper ważne, takie, to jest takie bardzo ważne, jak właśnie dla tych uczniów Jana Chrzciciela ten, powiedzmy, taki zewnętrzny rygoryzm, jak dla współczesnej hierarchii, nie wiem, co jest dla nich tak bardzo ważne, czy to jest kwestia świętego spokoju, kwestia jakichś doczesnych interesów, nie wiem, czy kwestie jakichś błędów w ogóle takich na poziomie filozoficznym, nie wiem, ale coś tam ewidentnie jest dla nich ważnego, co być nie powinno. I my teraz pilnujmy się, żebyśmy i my w ten błąd nie wpadli. Żeby nie wpaść w ten błąd, co trzeba zrobić? Trzeba coraz lepiej poznawać, coraz bardziej przesiąkać katolicką nauką, po to, żebyśmy oceniali rzeczywistość tak, jak to robi Kościół. To jest ważne, to jest bardzo ważne, to jest trochę mniej ważne. Jeśli będziemy przesiąkali katechizmem przede wszystkim jako syntezą tej prawdy objawionej, to będziemy się uczyli tego, jak oceniać, co jest naprawdę ważne, a co jest mniej ważne. Naprawdę to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Nie łudźmy się, że ja coś tam zbadałem, właśnie bardzo dużo poświęciłem czasu na zbadanie czegoś, ja to teraz wiem już na pewno. Być może wiesz bardzo dużo szczegółowo na jakiś temat, tak, ale to nie znaczy, że potrafisz ten temat ułożyć w odpowiednim miejscu. Do tego potrzeba zmysłu katolickiego. To jest jedno z głównych zadań, moim zdaniem, zmysłu katolickiego, czyli tej wyrobionej katolickiej roztropności, która potrafi ocenić, co jest faktycznie ważne, a co nie jest ważne. Gdy mówimy o zmyśle katolickim, to już jest to intuicyjne, ale to wymaga najpierw takiej długiej pracy nad cnotą roztropności po to, żeby właśnie ostatecznie już dosyć intuicyjnie takie rzeczy potrafić ocenić.
Jakie mogą być takie tradycyjne zabobony? Może to być jakaś kwestia związana, powiedzmy, z takim szeroko pojętym kryzysem współczesnego świata. Może tak być, że jakieś zagrożenie w tym świecie, jakiś faktycznie taki prawdziwy spisek, tak? Jest jakieś zagrożenie i ktoś to widzi, faktycznie bada ten temat. I może tak być, że właśnie tam jest bardzo dużo prawdy, ktoś naprawdę to doskonale zbadał, ale jednocześnie nie posiadając cnót w stopniu wystarczającym, przede wszystkim cnoty roztropności, łatwo może się tak zdarzyć, że na tym się tak bardzo zafiksujemy, że to będzie dla nas tak bardzo istotne, że to musi być tym tematem, to jest ten temat najważniejszy. Dlaczego księża o tym nie mówią? Dlaczego księża może w ogóle o tym nie wiedzą? Nie, jak nie wiedzą, to na pewno to w ogóle nie warto. Nie, to muszę się zająć tym, tutaj to jest takie ad absurdum doprowadzam, ale naprawdę widziałem wiele takich przypadków. Ludzi, którzy zajmowali się rzeczami, które być może właśnie nawet były słuszne w dużej mierze i być może właśnie w tym, co oni widzieli, było 90% prawdy, tak? I tylko 10% faktycznie już jakichś tam domysłów i być może trochę przesadzonej interpretacji, ale jednak jakby w większości faktycznie to się zgadzało. No ja oczywiście nie jestem w stanie tak po prostu tego ocenić, ale to jest dużo już, jeśli w naszej ocenie sytuacji 90% w 90% trafiliśmy. Być może tak jest, ale właśnie mimo wszystko, albo tym bardziej, gdy posiadamy jakąś wiedzę, to pod taką szczegółową, to musimy umieć ją osadzić w całości rzeczywistości, musimy umieć ocenić, jak bardzo to jest istotne w danym kontekście. I tego typu rzeczy są naprawdę bardzo częste. I tutaj człowiek studiujący katechizm, poznający swoją wiarę, praktykujący cnoty, będzie potrafił taką wiedzę naprawdę wykorzystać ku dobru. Naprawdę będzie potrafił ją dobrze, mądrze wykorzystać, tak żeby ona przyniosła dobre owoce. A jak się na niej zafiksuje i wszystko inne będzie drugorzędne, to może i siebie potępić, i innych do potępienia doprowadzić. Dlaczego? Dlatego, że to zafiksowanie może go odciągnąć. Oczywiście zły duch wszystko lubi wykorzystywać, żeby tylko człowiek nie skupił się na Panu Bogu, na tych środkach, które zostały nam ustanowione, dane po to, żeby nas do Pana Boga prowadzić. Dlatego nawet jest w stanie zły duch pokazywać prawdę, pokazywać rzeczy, których odkrycie w jakiś sposób będzie miało z jego punktu widzenia niewłaściwe, złe owoce, ale i tak one będą właśnie mniej złe, niż gdyby ten człowiek służył Panu Bogu. Naprawdę służył Panu Bogu, gdyby naprawdę rozumiał, co jest jego celem, co jest środkami tymi najważniejszymi i skupił się na tym, co jest najważniejsze. Właśnie ta hierarchia tego, co jest naprawdę istotne. I wyrabianie, ćwiczenie się w zrozumieniu tego jest rzeczą absolutnie kluczową. Dlatego pierwszy mój apel: uczmy się katechizmu. Weźmy ten na przykład katechizm apologetyczny księdza Gadowskiego albo pracę biskupa Pelczara, Obrona wiary katolickiej na przykład. Trochę takie bardziej, powiedzmy, zaawansowane katechizmy. Studiujmy, uczmy się tego, poznawajmy naszą wiarę. Uczmy się i czytajmy o cnotach ojca Woronieckiego na przykład, ale najpierw ten katechizm, jako ta synteza Bożego objawienia, bardzo dobre postanowienie adwentowe, żeby właśnie trochę się odciąć od tego świata i na przykład studiować katechizm, jeśli jeszcze tego nie robimy. Bo w ten sposób uczymy się tego, co jest najważniejsze, bo to robi przecież katechizm. On pokazuje, Bóg jest najważniejszy i to, co bezpośrednio do Niego prowadzi. I człowiek, który to rozumie, widzi na przykład właśnie to, jak bardzo ważną rzeczą jest msza święta, rytm mszy świętej, bo to teoretycznie mógłby się pojawić zarzut, że właśnie to dla tradycjonalistów jest taki zabobon, bo wy uważacie, przecież nowa msza też jest ważna i wy przywiązujecie nadmierną uwagę właśnie do jakiegoś rytu. No i właśnie znajomość katechizmu powinna bez problemu to wyjaśnić. Dlaczego? Bo ona pokazuje, co jest pierwszorzędne. Właśnie środki zostawione nam przez Pana Jezusa są absolutnie pierwszorzędne. Kwestia prawdy, czyli prawdy wiary i później msza święta, sakramenty święte, te podstawowe środki dane nam przez Pana Jezusa, to są kluczowe sprawy, to są rzeczy pierwszorzędne. Pan Jezus właśnie to nam zostawił, swoje sakramenty jako środki do przekazywania łaski. Dlatego ich zrozumienie jest rzeczą absolutnie pierwszorzędną. To jest coś, czego trzeba bronić jak niepodległości, a nawet bardziej niż niepodległości. To jest coś, za co trzeba swoje życie oddać. Jeśli zagrożona jest msza święta,
chociażby na poziomie rozumienia, to trzeba zrobić wszystko, żeby ona była dobrze zrozumiana. Trzeba zrobić wszystko, żeby ona była odprawiana godnie, rozumiana, żeby przynosiła jak największe owoce, bo to jest ta podstawowa żyła krwioobiegu, bo przez mszę świętą będą łaski przepływały do dusz. I wszystkie spiski tego świata, wszystkie kwestie zdrowotne i cokolwiek by tam nie było, wszystkie te rzeczy doczesne, one wszystkie bledną w obliczu tego, co ma nas doprowadzić do celu ostatecznego. I zły duch to doskonale rozumie, dlatego tak chętnie kusi katolików do tego, żeby zajmowali się wszystkim innym, tylko nie tym, co najważniejsze. Żeby to, co najważniejsze, gdzieś tam, może nawet teoretycznie, pozostało na pierwszym miejscu. Tak, to jest takie ważne, to jest takie piękne, to jest takie dobre, tak, ale zajmij się tym, ale siedź w tym, poświęcaj cały twój wolny czas na to, na śledzenie właśnie tego, takiej kwestii. Tak, msza święta tylencka jest dobra, ale ty śledź tym, siedź w tym. I później przyjdzie taki moment, jak człowiek spędził lata swojego życia na zajmowaniu się właśnie takimi rzeczami drugorzędnymi, być może ważnymi, tak, ale w dysproporcji. Przyjdzie taki moment, że zostanie to poddane próbie i gdy będzie kwestia zdecydowania pomiędzy tym, co najważniejsze, pomiędzy na przykład właśnie liturgią, mszą świętą, sakramentami, a właśnie moją teorią, być może słuszną, tak? Ale moją teorią, tak bardzo ważną dla mnie, choć do zbawienia mnie ona nie doprowadzi, to łatwo może się okazać, że ona będzie dla mnie ważniejsza, że ta teoria będzie ważniejsza niż msza święta, niż sakramenty święte, niż łaska uświęcająca, bo za mocno w to wszedłem, bo uległem pewnemu zabobonowi, bo uznałem, że to jest tak bardzo cenne, to jest tak bardzo ważne. Przywiązałem do tego zbyt dużą wagę. W zasadzie, posiadając cnotę roztropności, człowiek będzie w stanie te rzeczy odpowiednio ocenić, ale żeby posiąść cnotę roztropności, jednak musimy znać naszą wiarę, musimy rozwijać w nas ten konstrukt cnót, bo cnoty, one są ze sobą połączone, muszą się rozwijać synchronicznie, musimy znać katechizm i praktykować później cnoty. Wtedy nauczymy się odpowiednio ustawiać te rzeczy, wtedy będziemy potrafili rozpoznać, co jest faktycznie rzeczą pierwszorzędną, a co nie jest rzeczą pierwszorzędną. Wtedy zobaczymy, że rzeczy, które my postrzegaliśmy jako takie hiperważne, mają jakieś znaczenie, ale to jest drugorzędna sprawa. Rzeczy, może jakieś przykłady. Przykłady jednak ogólne, dlatego że nie chciałbym, żeby jakby osobiście ktoś poczuł się wskazany, że do niego nawiązuje. Ale wielokrotnie doświadczyłem na przykład kwestie zdrowotne. Że kwestie zdrowotne wchodzą na taki poziom absolutnie najwyższy. Pamiętam wiele przykładów jeszcze z czasów seminarium. Również wśród osób duchownych, niestety. Widziałem wiele takich przypadków. Ludzie, którzy na przykład właśnie dostrzegali jakieś przekręty Big Pharmy i później szli właśnie w jakąś alternatywną medycynę i tam być może wszystko było słuszne, tylko że wchodzili to tak mocno, że człowiek się, jak słuchał ich, to zastanawiał się, czy oni poświęcili swoje życie Panu Jezusowi, czy poświęcili swoje życie jakiemuś ziołolecznictwu. I naprawdę, i to jest przerażające, straszne. W przypadku osoby duchownej, no to jest obrzydliwe, ale w przypadku osoby świeckiej może być równie katastrofalne, tak? I dla duszy tej osoby, i dla duszy całej rodziny, dla dusz członków rodziny. Bo taki człowiek może naprawdę wiele błędów wprowadzić. Może później na przykład właśnie wiele jakichś szkodliwych idei zasiać, ale też wlać przekonanie co do tego, co jest w dzieci, na przykład, co jest istotne, a co nie. Później może bardzo łatwo również w jakiś sposób zniechęcić, czy odciągnąć od Kościoła, bo Kościół za mało się tym zajmuje. Dlaczego Kościół nie mówi o tym? Dlaczego tutaj ten ksiądz o tym nie wie, a to jest przecież tak bardzo istotne. Wszystkie takie tematy, które są związane właśnie z jakimiś wielkimi przeklętami, one są tutaj bardzo kuszące. Czy to są kwestie polityczne, czy kwestie historyczne, to również jest bardzo częste zjawisko, czy kwestie powiedzmy społeczno-ekonomiczne, również bardzo często. Tam, gdzie stawka jest naprawdę wysoka i faktycznie dzieją się wielkie przeklęty, tam bardzo łatwo jest, odkrywając to, nagle siedzieć, o, jakie to jest wielkie i to jest takie ważne i teraz wchodzę dalej, zobacz, ale ciekawe i tutaj wchodzę i nagle po 10 latach okazuje się, że przestałem być katolikiem, a zostałem właśnie specjalistą w jakiejś tam dziedzinie na zgubę moją własną i na zgubę moich bliskich. I to naprawdę jest realne ryzyko. Wspomniałem a propos
tej troski o zdrowie. To doprowadziło naszego przełożonego w seminarium, był tylko rok czasu pod regenturą księdza Schmidbergera. Ksiądz Franz Schmidberger to jest pierwszy przełożony generalny po arcybiskupie Lefebvre, wyznaczony przez samego arcybiskupa właśnie na przełożonego. To jest naprawdę postać fascynująca, bardzo ciekawa. Jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję go jeszcze osobiście poznać. Ksiądz Schmidberger jeszcze żyje, choć jest już faktycznie dosyć wiekowym księdzem. Krótko też był wtedy rektorem seminarium, to już była któraś tam jego kadencja, w sensie wrócił po iluś wcześniejszych kadencjach, gdy ja już byłem diakonem w naszym seminarium w Zeitzkofen. I on pewnego razu powiedział nam na rekolekcjach, trochę nawiązując właśnie do tych zainteresowań co niektórych seminarzystów, braci, ale może również księży, powiedział, nawiązując oczywiście do świętej Teresy, która też o tym mówi, że człowiek, który za bardzo troszczy się o swoje zdrowie, nigdy więcej go nie zyska. I on powiedział, że wszystkie osoby duchowne, które widział, jak się tak fascynowały kwestiami zdrowotnymi, to Pan Bóg wszystkim im odbierał zdrowie. Że z jego doświadczenia, naprawdę ksiądz miał długie doświadczenie, z jego doświadczenia wynika, że to zawsze się mści. Że człowiek, który przywiązuje do czegoś zbyt dużą wagę, to jest mądre z perspektywy Pana Boga oczywiście, że gdy to nasze serce przyklei się do jakiegoś stworzenia, oczywiście tam są argumenty, żeby tak na to zwrócić uwagę, to jest może ważne na swój sposób, tak, ale gdy to serce przyklei się za bardzo do tego stworzenia, to stworzenie się zemści, bo to stworzenie, ono również w pewnym sensie również jest stworzeniem Bożym i ono nie chce, żebyśmy się do niego kleili. To zawsze tak działa. Gdy człowiek przykleja się do czegoś za mocno, to prędzej czy później samo to stworzenie go ukaże, samo w jakiś sposób go zemści. Nie mam na myśli, że świadomie. Nie jest tak, że jak człowiek za bardzo przywiąże się do samochodu, to ten samochód w jakiś sposób świadomie będzie tego człowieka, nie wiem, potrąci, jak w jakimś horrorze Agaty Christie, chyba tam był taki wątek. Ale to stworzenie w jakiś sposób, ono się mści. Wynika to po prostu z naszych czynów, to znaczy my do czegoś się bardzo przywiązując, wkładamy w to mnóstwo emocji. Gdy wkładamy w to mnóstwo emocji, one zaciemniają nasz umysł. Zaczynamy działać nieroztropnie wokół tego tematu. Ta nieroztropność prędzej czy później sprowadzi jakąś klęskę, jakąś katastrofę i na Boga. Oby ta katastrofa nas do piekła nie doprowadziła. A to jest naprawdę ten kaliber. To są naprawdę rzeczy najważniejsze dla naszego zbawienia. W sensie, gdy przykleimy się do czegoś tak bardzo, niezależnie od tego, czy to są nasze poglądy historyczne, chociażby były prawdziwe, czy właśnie poglądy zdrowotne, czy jakieś tam rzeczy materialne, jeśli czemuś do czegoś przywiążemy zbyt dużą wagę, stanie się to takim zabobonem, to się może stać czymś takim, co rozwali naszą duszę i nas do piekła doprowadzi i naszych bliskich do piekła doprowadzi. Naprawdę są to rzeczy najważniejsze i w tym czasie Adwentu w ramach przeciwdziałania raz, że zastanówmy się, czy przypadkiem nie jest na przykład tak, że połowę wolnego czasu poświęcam na jakiś bzdetowy temat, przepraszam, bardzo ważny temat, ale jednak nie jest to kwestia naszego zbawienia, nie są to kwestie ściśle tego, co do Pana Boga ma nas doprowadzić, tylko kwestie właśnie ważne, ale jednak drugorzędne, w jakiś tam sposób światowe, niekoniecznie, nie, oczywiście nie mówię tutaj o obowiązkach stanu, tak jak ktoś ma jakąś pracę, no to pracę musi wykonywać dobrze, solidnie i rzetelnie. Mówimy o zainteresowanie takimi rzeczami, fascynację, zajmowanie się takimi rzeczami. Zastanówmy się na tym, weźmy do ręki katechizm, studiujmy katechizm i w zasadzie to powinno wystarczyć. Jak będziemy czytać katechizm, będziemy poświęcać czas na wypełnianie naszych obowiązków modlitewnych, obowiązków wobec Pana Boga, obowiązków wobec najbliższych, to powinno naprawdę wystarczyć. Wykorzystajmy ten czas Adwentu. Wyciszmy się, skupmy się na tym, co absolutnie najważniejsze i wtedy również te rzeczy, które tak kochamy i są tak dla nas cenne, wtedy one również na tym zyskają, bo wszystko, gdy jest na swoim miejscu, zgodnie z tą Bożą hierarchią przewidzianą przez Pana Boga, wtedy wszystko zyskują i te rzeczy zyskają i my zyskamy i nasi najbliżsi zyskają, tylko układajmy to wszystko na właściwym miejscu, żebyśmy nie skończyli jak ci uczniowie Jana Chrzciciela, którzy byli tak blisko, ale wybrali swoją własną wizję Mesjasza, która oczywiście się nigdy nie spełniła.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania Patri, comparsit gloria nato. Spirit.